Andrzej Wawrzyk przygotowujący się do walki o mistrzostwo Polski z Marcinem Najmanem. Obserwowaliśmy przed chwilą sparingi. No, dwóch sparing parterów takich, powiedzmy, dwa razy większych i dwa razy lepszych od Marcina Najmana. Poradziłeś sobie z nimi znakomicie. Pierwszego obiłeś strasznie. Jak to prognozuje przed walką z Marcinem? Wydaje mi się, że tych dwóch zawodników, co przyjechało teraz do mnie, to są zdecydowanie lepsi niż Marcin. Biją też, mi się wydaje, dużo nosilniej. Do walki się przygotowywałem już dwa miesiące, no to wydaje mi się, że jestem przygotowany bardzo dobrze. Z jednym posparowałem 3 rundy, z drugim 5, ale no, wydaje mi się, że powygrywałem te sparingi dzisiaj. Pobijałem ich. Zdecydowanie. Pierwszy wyglądał kiepsko po tej walce. Tak będzie wyglądał Marcin w Katowicach? Wydaje mi się, że będzie gorzej, bo ten to nie wywrócił się. A to, co wiem, no to Marcin będzie ciężko znokautowany. No właśnie, Marcin padał już od ciosów Dawida Kosteckiego. Padał. Widzieliśmy tą walkę. To, co pokazywał, no, że tam boksował, podejmował nowe wymiany, no to nieprawda, bo walkę przegrywał cały czas. Dawid go cały czas bił i w czwartej przycisnął go silnie. No i po prostu Marcin nie wytrzymał już tego. No i się poddał się sam. W Warszawie na konferencji prasowej wręczyłeś Marcinowi pieluchę. Marcin obiecał, że po walce założy ją ten, kto walkę przegra. Kto to będzie? Na pewno to będzie Marcin, ale chciałbym, żeby też dotrzymał do tego. No i po przegranej ją założył. No to życzymy powodzenia i czekamy na Marcina Najmana w pieluchę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Marcin, mam nadzieję, że wyjdziesz do pojedynku ze mną.